Cześć, tu Włóczki Poszukiwacz. No dzisiaj następne wykopki, jesteśmy we dwoje. Tak jak ostatnio z Kacprem. Kacper przygotowany. Deusik też już jest na chodzie. Włączamy, zaraz go włączymy. No i taki lasek tutaj oto. Jest tutaj dużo okopów, jakichś zagłębień. Są też stare drzewa, czyli jest stary las. No tutaj jest bardzo zarośnięte, ale przejdziemy tam i tam dalej już jest mniej drzew, mniej zarośli takich. No i zobaczymy, co nam dzisiaj uda się tutaj znaleźć. Tu jest ciekawostka. Takie obgryzione drzewo z kory. Tutaj jest takie bajorko, więc nie wiem, czy to jest jakieś kąpielisko dzików, czy jakiś wodopój innych zwierząt. No ale ciekawe miejsce. My sobie zaczniemy chodzić tutaj z wykrywaczami. No będę się włączał na bieżąco, jak tam przy znaleziskach. Zobaczymy, co w tyle się leży w ziemi. Piona, do zobaczenia, hej. Kacper tam szuka, ma sygnał. Na razie nic ciekawego nie wyszło. No a mi tutaj teraz w tym dole wyszła ładna łuseczka. Mannlicher, pierwsza wojna w ładnej patynie. No więc fajnie, jestem zadowolony. Łuska to łuska, sztuka to sztuka. Świadczy też o historii pod zaborami naszych terenów Galicji starej, czyli zabór austro-węgierski, był zabór carski, jeszcze pruski. Wszędzie gdzieś jakieś pozostałości tej historii się znajdzie. Przeszliśmy sobie tutaj w takie miejsce teraz, jest troszkę rzadszy ten las, no idziemy w tamtą stronę. Zobaczymy, co nam przyniesie ten dzisiejszy wypad. Piona. Teraz z takiej dziurki, taka oto łyżka, dziwna dosyć. W ogóle tu pół tej łyżki w sumie. No a tutaj, no takie rzeczy, no odłamek jakiś. Kabzel, drugi odłamek, ta łuseczka, pierwsza wojna od Mannlichera, no i kawałek jakiegoś takiego aluminiowego czy cynkowego, nie wiadomo czegoś, plus ta łyżka. Kacper tam ma sygnał, zaraz też pokażę, co tam ma, no i potem nakręcę coś na żywo, żebyście zobaczyli od znalezienia rzeczy do wykopania jej, a nie tylko cały czas same wykopki, już znalezione rzeczy. No dobra, będę się włączał już przy sygnalikach na bieżąco. Zobaczymy, jak dzisiaj będzie. Ale myślę, że się coś znajdzie. Ale wypad będzie, więc przynajmniej tyle. Super. Strzała. Kolejny sygnał z takiej płytkiej dziury tutaj. No i kolejna łuseczka, też w ładnej patynie. Też pierwszowojenna od Mannlichera. No, standard tutaj w lasach podkrakowskich, na polach. Wszędzie ślady użytkowania żołnierzy austro-węgierskich można znaleźć. Znaczy użytkowania, ślady ich po prostu bytności na tym terenie. No ale coś się dzieje, fajnie. Sztuka to sztuka. Tutaj las. O, tutaj znowu coś przez bobra chyba napiłowane, nie wiem. Czy ktoś tu ciął coś? Oj, las to zawsze jest zaskakujący, dziki i zaskakujący. Bardzo lubię zresztą lasy. Przyroda, fajna sprawa. Gdyby nie przyroda, to nas by nie było na tym świecie. A my niestety tak zanieczyszczamy tą przyrodę i niszczymy ten świat, sami go niszczymy. Jak do tej pory były dwie całe łuski, to teraz pół łuski. Też od Mannlichera, pierwszowojenna. O wiele gorszy stan, no ale fajnie, że przynajmniej jest ta łuseczka. Nie wiem, co to jest. Teraz taki duży kawał żelaza. Nie mam pojęcia. Jakaś rurka, coś. Dziwnie to wygląda. Wszystkiego pełno i nie wiadomo, co jest co. Dziwna sprawa. Sprawdziłem jeszcze dołek po wykopaniu tego dużego żelastwa. No i dobrze zrobiłem. I przy dołku miałem piękny sygnał na kolor. I kolejna łuseczka od Mannlichera. Fajnie, coś się dzieje. A tam zauważyłem w oddali, znaczy w oddali, że tutaj jest chyba kret mieszka. Znaczy tfu, przepraszam, nie kret, tylko lis. Że tu ma swoją jamę lis. No, nie będę tam wsadzał rąk ani tam wchodził. Idę sobie teraz zobaczyć te jary tutaj, co są. Może tam coś będzie.
Tutaj jaki ładny okop się nam rysuje. Tam chodzi kolega i szuka, zobaczymy potem co tam znalazł na podsumowanku. No ale jest fajnie, ja jestem zadowolony. Wypad to wypad. Trochę się człowiek dotleni, trochę krążenia pójdzie. Więc dla zdrowia same plusy. Teraz strasznie duży odłamek mi się trafił. Bardzo ciężki. Dziwnie wygląda, nie wiem czy to jest odłamek od jakiegoś pocisku, czy od jakiejś kuli armatniej. Patrzcie jaki jest gruby. Nie wiem, albo jakiś bardzo duży kaliber będzie, albo możliwe, że kula armatnia. Nie wiem czy to zabierać, po czyszczeniu zobaczyć jak to wygląda ten kształt, czy to zostawić. Chyba zostawię, bo za ciężkie to jest. Tutaj sygnalik ładny na kolor. No i coś takiego nam leży na samej powierzchni. Nie wiem co to jest. Jest dosyć ostre, wygląda na jakby był oprawiony jakiś taki mały nożyk. Ciekawa rzecz, fajny nożyk. Malutki, z miedzi wykonany czy z mosiądzu. Ciekawostka. Kolega tam ma też coś, mówi, że też z koloru. Idziemy zobaczyć co tam jest. Oczywiście jak to w lesie pełno śmieci i syfiarstwa. Co tam masz? Nie wiem, coś. O, jest coś takiego z koloru. Mi się wydaje, że to jest kulka ołowiana, rozpłaszczona. Tak? Tak, i ma jeszcze ciężar ołowiu, ciężkie ołów, tak chyba będzie. Fajną rzecz teraz z militarki udało mi się znaleźć. Znalazłem zasiek. Były tak pod sztorcem wystawione przeciwko żołnierzom i tu podczepione druty kolczaste. Fajna sprawa, fajna militarka. Nie wiem czy to brać, bo nie mam gdzie, ale w sumie sobie gdzieś odłożę i sobie to kiedyś wezmę. Po zasieku następny ładny sygnał. Bardzo ładny. Mamy to. No i coś jest. Tylko co to? Wygląda jak zgnieciona końcówka od lampy naftowej. Z miedzi lub mosiądzu. Po oczyszczeniu zobaczymy. Tutaj na wierzchu tak sobie leżał taki odłamek duży od pocisku. Czy trotyl tu ma w środku, ale wypalony już. Ale ciężkie też dziadostwo i tu widać kryzy jakieś. No pełno to jakiegoś szmelcu wojskowego takiego. Teraz piękna kula mi wyszła. Od jakiejś ładnej czarnoprochowej broni. Ale w ogóle nie pogięta. Fajna bardzo, podoba mi się. Pocisk taki. Ja cały czas ze sobą noszę ten kawałek zasieków, żeby sobie go zostawić w charakterystycznym miejscu. No i przy okazji go wezmę kiedyś. Ładne tereny tu bardzo są. Tu jest taki jakby żleb. A tutaj są okopy, ziemianki. O, tutaj jak widzimy taka jest ziemianka. Tam dalej też okop. Wszędzie są tutaj okopy. No dlatego też militarka wychodzi w większości. Już po wykopkach następnego dnia. Zapadła ostatnio noc, wiadomo w lesie szybciej się ściemnia. Oraz strasznie nas zlało, zaczął padać taki deszcz, że wracaliśmy po prostu z wykopek z buta w deszczu. No ale czego się nie zrobi dla pasji, sami wiecie jak jest. Nawet deszcz i zła pogoda nie jest nam straszna. No i tutaj podsumowanko małe co mi wyszło. Bo Kacper mało znalazł, bo znalazł chyba jedną łuseczkę. Chodzi na garecie Ace 250. Mi wpadło troszkę więcej. Tu mamy łuseczki on Mannlichera z pierwszej wojny. Tutaj najprawdopodobniej drugowojenne łuseczki, dwie żelazne i jedna miedziana mosiężna od Mausera. Tutaj ciekawostka, wpadła ta brzytwa. Jak możecie zauważyć na filmiku, nie wiem co to jest za brzytwa. Dałem do identyfikacji, nikt mi nie umie opowiedzieć czy to jest brzytwa, czy to jest po prostu jakiś nożyk, taki mały do grzybów. Tutaj najprawdopodobniej jest kawałek od lampy naftowej. Tutaj jakiś kawałek ścieżki prochowej, czy zgięta łuska, nie wiem, bardzo możliwe, że jakaś łuska od Mausera, spalona po prostu, czy po wybuchu.
No i bardzo ładny czubek nam wyszedł od muszkietu, czy od jakiejś berdanki, czy werndla. No jestem zadowolony z tych poszukiwań, wiadomo, bo człowiek się ruszył. Wiadomo, że nic ciekawego nie ma, chociaż zawsze troszkę po prostu człowiek się ruszył na świeżym powietrzu, dotlenił się. Mi to bardzo służy, zresztą sami wiecie, że jednak jak to krążenie się pobudza na poszukiwaniach, że jest to super, bardzo zdrowe dla zdrowia. A teraz serdecznie Was zapraszam. Mam dla Was konkursik, następny konkursik i zobaczcie sobie nagrody i już zaraz powiem, co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody. Mamy tu torbę wojskową na magnesik neodymowy, mieści się bez problemu z każdym magnesem, nawet największym, plus z liną, nawet 50 metrów. Mamy tutaj też rękawiczki do magnesu wojskowe, no i oczywiście w zestawiku mamy też magnesik. Jest jeszcze jedna nagroda ufundowana przez kolegę z grupy, którą ma grupę na Facebooku Wykuta Historia, więc serdecznie zapraszam do tej grupy na Facebooku i on od siebie ufunduje wyczyszczenie jednej jakiejś tam drobnej rzeczy w stylu na przykład bagnet i on też funduje czyszczenie takiej rzeczy, więc śmiało do niego możecie wysłać. Wszystko na mój koszt, wysyłkę ja zapłacę w obie strony, więc serdecznie Was zapraszam na jego grupę na Facebooku Wykuta Historia. Możecie do niego napisać i on Wam już wszystko powie, co i jak. A teraz mówię, jak będzie wyglądał konkursik i o co w tym konkursiku chodzi. No to po pierwsze, musicie być subskrybentami mojego kanału na YouTubie Włóczyki Poszukiwacz. Druga sprawa, dać pod tym filmikiem lajka oraz komentarz oraz wejść na moją grupę na Facebooka Włóczykije i wstawić tam jakieś ciekawe zdjęcie z wykopek. Na sam koniec zostanie wylosowana jedna osoba, która właśnie wygra te nagrody, czyli torbę, rękawiczki, magnes neodymowy oraz wygra też wyczyszczenie jednej rzeczy do Waszej kolekcji. Bardzo chciałbym Wam serdecznie podziękować, że ze mną jesteście, że mnie oglądacie, że mnie wspieracie. Trzymajmy się dalej, trzymajmy się razem. Nie hejtujmy się, bo to jest głupie. Bądźmy właśnie, jednoczmy się, bo jesteśmy z tej samej pasji, a nie dzielmy się, bo nie o to w tym chodzi, prawda? Pomagajmy sobie wręcz. Piona i trzymajcie się, wielkie dzięki. I zapraszam Was do, oczywiście, do brania udziału w konkursie. Piona, hej!